Witajcie z powrotem. Dzisiaj drugi dzień trzydniowego wypadu. Wczoraj trochę lało, dzisiaj trochę mniej pada, mokro jest. Wczorajszy dzień udany. Idziemy na miejscówkę. Mamy jeszcze jakieś 700 metrów i pokażę Wam fajne miejsce. Dużo guzików. Zresztą byłem tam już kiedyś, tak, co troszeczkę dalej zacząć. Nawet możesz małe sreberko siedzieć. Ładnie daje. Coś mam. No. Niestety jakiś ołów. Okej, tu był jeden sygnał, tu jest drugi chyba. Łuska. I tu drugi. Druga, ładnie zachowana. No popatrz. Co to jest za maniaczy? Kurde, nie chcę przecierać. Ale jaja. Walił na srebro.
Nie wiem, co to jest. Nie chcę przecierać, bo to może być coś mega fajnego. Dwie kobiety tak jakby tańczące. Słuchajcie, to może być coś. Coś ekstra. Lepiej to schowam i w domu oczyszczę. Ale super strzelik. Jestem w trakcie już kolejnego dołka. Sygnali taki na początku delikatny, teraz się gdzieś rozbudził. Mówię, tu mogą być sreberka. Raczej były, bo ja na pewno je wyciągałem. Tym razem kapsel. Ale ta monetka mnie ciekawi. Ciekawe, co to jest. Co tam w domu wyskoczy z tego. I zobaczycie, wysuszę i dopiero leciutko podczyszczę. Jeśli to jest sreberko, to miód maliny. Tu jeszcze jest sygnalik, zrobimy przerwę. No i upadło. Ale jaja. No, taka kuleczka. Zobaczcie, takie gówno. Małe, a potrafi tak grać, że szok. Na nerwach też. Myślisz, że małe sreberko. Coś małego. Jak w ziemi, to dobrze. To nie polmos.
Zobaczcie, jaki jest stan zachowania. Idealny odlew widać. Super. Jeszcze siedzi. Mam nadzieję, że moniaczek grał ładnie. Znowu kapsel. No, czyżby miał się dzisiaj skończyć na jednym ładnym strzale? Kurde. No więc podsumowanie tego wypadu, słuchajcie, jest niewiarygodnie krótkie i może być naprawdę szalone. Praktycznie jeden strzał, pierwszy na początku, to może się okazać hitem dnia, bo to jest jakaś moneta, której naprawdę nie mogę odczytać. Myślę, że to srebro i to wszystko, dwie łuski, perelka, ale mówię, to może być mega, mega strzałem. Na pewno wstawię fotę. Słuchajcie, no, jutro kolejny dzień, trzeci z mojej wyprawy, na pewno przyjdę, choćby nie wiem co, zmiana miejscówki będzie oczywiście, no i pokopiemy jeszcze, nie? Coś nakręcimy.